co wliczamy do czasu pracy na terytorium Austrii. I tu niestety informacja jest na tyle niedobra, taka sama jak dla Francji, czyli jeżeli chodzi o czas pracy na terytorium Austrii, to do tego czasu pracy zaliczamy oczywiście czas jazdy, czyli czas prowadzenia pojazdu, czas innej pracy, czyli młoteczki i czas dyspozycji. Niestety czas dyspozycji w Austrii również wliczany jest do czasu pracy, nie tak jak w Polsce na przykład, gdzie dyspozycja to jest połowa wynagrodzenia, na przykład w jeździe dwuosobowej w Polsce płacimy 50% stawki godzinowej, we Francji czy w Niemczech dyspozycja, przepraszam, we Francji się wlicza, w Niemczech dyspozycja w ogóle nie wlicza się do czasu pracy, natomiast w Austrii na przykład i we Francji dyspozycja właśnie będzie się wliczała do tego czasu pracy, zatem to o tym warto pamiętać. Norma czasu pracy, podobnie jak w Polsce, 40 godzin, to jest tygodniowy czas pracy, tak zwany regularny i wynosi on 40 godzin. Ten normalny czas pracy nie powinien zaczynać się przed godziną 5 i powinien kończyć się o godzinie 20, a w sobotę o godzinie 15. Oczywiście można pracować poza tymi godzinami, ale wówczas będą dodatki za nadgodziny i jeżeli chodzi o to przekroczenie właśnie w tych 40 godzinach między 5 a 20, wówczas będą to nadgodziny tak zwane z dodatkiem 50%, czyli nadgodziny 50%. Jeżeli będzie praca od 20 do 5, od 20 do 5, czyli w tej właśnie poza tymi godzinami normalnymi, wówczas przysługuje tak zwane nadgodziny nocne 100%. W Austrii nie ma dodatku nocnego takiego, jakiego znacie chociażby z Polski, gdzie jest 20% z wynagrodzenia minimalnego, to jest ten dodatek za godziny za pracę w nocy i w Polsce to mamy 8 godzin z zakresu od 21 do 7, tak? Wybieracie sobie 8 godzin. Tu jest na sztywno, czyli to, co jest między 20 a 5, każda praca między 20 a 5 rano będą wtedy nadgodziny 100%. Zatem planując przewozy na terytorium Austrii, warto o tym pamiętać. Ja taki przykład będę też pokazywał za chwilkę w drugiej części naszego dzisiejszego szkolenia. Dodatek urlopowo-bożonarodzeniowy to jest taka rzecz, którą niektórzy nie chcą tego wypłacać, wyłączają to, natomiast niestety praktyka kontrolna pokazuje, że ten dodatek urlopowo-bożonarodzeniowy ma być generalnie wypłacany. Ja Wam w szczegółach opisywał tego dodatku, nie będę, algorytm jest dosyć skomplikowany, on był ustalany z kontrolującymi, jeżeli chodzi o Austrię, natomiast króciutko, jak wygląda ten dodatek bożonarodzeniowo-urlopowy, więc to generalnie jest tak zwana trzynastka i czternastka tak naprawdę, czyli to jest na podstawie układu zbiorowego według algorytmu, który jest ustalony z kontrolującymi na terytorium Austrii, jest to nazywane albo dopłatą do urlopu, gratyfikacją bożonarodzeniową, wynagrodzeniem miesięcznym, generalnie jest to trochę podobne do naszej trzynastki i czternastki, czyli to tak naprawdę są praktycznie dodatkowe pobory całomiesięczne i teraz z uwagi oczywiście na to, on jest standardowo, jeżeli pracownicy pracują non-stop w Austrii, czyli na przykład w branży budowlanej, to wtedy właśnie może być ten dodatek wypłacany de facto jako 13 i 14 pensja, natomiast w przypadku kierowców, którzy są oczywiście delegowani od czasu do czasu i to też o tym układ zbiorowy wspomina, należy wypłacać w częściach wraz z bieżącym wynagrodzeniem, bo normalnie oczywiście przy pracownikach, którzy non-stop w Austrii pracują, a są oddelegowani z innego kraju, ta trzynastka i czternastka jest jakby dwa razy w roku, raz trzynastka, raz, czyli ten dodatek urlopowy, dodatek bożonarodzeniowy, nie mylić z wynagrodzeniem urlopowym, bo to jest zupełnie co innego, czyli ta powiedzmy trzynastka i czternastka jest wypłacana w formie dodatkowej pensji, natomiast przy kierowcach jak wypłacamy to proporcjonalnie, te dodatki, one są liczone w zależności od stażu, w zależności od liczby godzin pracy na terytorium Austrii i z każdym miesiącem de facto taki dodatek bożonarodzeniowo-urlopowy, tak go ogólnie nazwaliśmy, wypłacamy. Oczywiście możecie sobie taką opcję wyłączyć i nie liczyć tego, ale generalnie nie polecamy. Układy zbiorowe mówią wprost, gdy pracownik delegowany jest do Austrii tylko w pewne dni, a tak mamy dokładnie z kierowcami, wypłaty specjalne należy wypłacać również tylko za te dni, czyli to nie ma być tylko dodatkowa pensja 13, 14, czyli cała pensja, no tam ileś tam euro, 1000 euro, czy 900 euro, czy 1200 euro, bo to mają być te proporcje wypłacane również za te pojedyncze dni, czy pojedyncze godziny, jeżeli chodzi o
o czas pracy na terytorium Austrii. W międzyczasie rzucam okiem tylko na pytanie, Tomaszu, 1000 euro kary za brak wypłacania tego dodatku. Tak jak pokazałem Wam, są widełki, do 5, do 10, do 20, więc tak naprawdę trochę Austriacy mogą sobie wybierać, jaka kwota będzie. 1000 euro kary dostał mój klient nie za wypłacenie dodatku, tylko dostał za brak zgłoszenia do meldowania samochodów. Za brak wypłacania, czyli za nieprawidłowości, również oczywiście może to być 1000, ale równie dobrze może być 5000. Więc tutaj te kary mogą być różne. Tyle, jeżeli chodzi o ten dodatek bożonarodzeniowo-urlopowy. W programie jest to po prostu jedna funkcja, wypłacaj dodatek bożonarodzeniowy-urlopowy. Jeżeli liczy Wam jakaś firma zewnętrzna, to też dopytajcie o to, bo nie wiem, jakich programów używają te firmy zewnętrzne, które Was rozliczają, bo napisaliście w ankiecie, że nie macie programów, a nie, nie macie programu Fortans, możecie mieć inny program, okej. To sprawdźcie, czy takie dodatki bożonarodzeniowo-urlopowe, czy taka opcja w ogóle w tych Waszych programach albo w programach, które używają firmy Was rozliczające, jest. Czy na pewno jest dodatek bożonarodzeniowo-urlopowy, ja ten dodatek pokażę na przykładzie ewidencji. Dodatki wynikające z podróży służbowej. Austriacy w odróżnieniu do innych krajów dodatkowo życzą sobie, żeby wypłacać ich dietę, która wynosi 26,40 euro, uwaga, za dzień kalendarzowy. Ta dieta nie jest wypłacana tak jak u nas, tylko jest wypłacana za dzień kalendarzowy, czyli o północy się kończy nam dzień kalendarzowy, po północy się rozpoczyna. Czyli może być tak, że kierowca będzie pracował raptem kilka godzin, a otrzyma osobno dietę za te kilka godzin przed północą i osobno dietę za te kilka godzin po północy, z tym, że Austriacy to każą wypłacać jako 1/12 za każdą godzinę rozpoczętą powyżej 3 godzin, tak? Czyli do 3 godzin generalnie w danej dobie kalendarzowej w ogóle dieta nie przysługuje. Mówimy o 3 godzinach przebywania na terytorium Austrii, nie 3 godzinach pracy, tylko 3 godzinach przebywania na terytorium Austrii. Natomiast powyżej 3 godzin 1/12 za każdą godzinę, jeżeli to będzie oczywiście 12/12, to będziemy mieli całą dietę po prostu. Zaraz to pokażę też oczywiście Wam na przykładach, będziecie to doskonale rozumieli i umieli już samodzielnie analizować po dzisiejszym szkoleniu, bo tak jest cel tego mojego dzisiejszego szkolenia, żebyście umieli sobie samodzielnie rozliczyć albo przeanalizować raporty, które Wam ktoś dostarcza. I ryczałt za nocleg to stały ryczałt w wysokości 15 euro. Taki ryczałt ma być wypłacony pracownikowi. Przy przewozie osób jest dużo więcej zasad, nie będę ich dzisiaj omawiał, tak jak powiedziałem.